Końcowy akord sezonu piłkarskiego 93-94 w naszym kraju. 40. finał piłkarskiego Pucharu Polski. Legia Warszawa kontra Łódzki Klub Sportowy. Obydwie drużyny wychodzą właśnie na boisko. Zmaga się doping na trybunach przy ulicy Łazienkowskiej. Komplet ponownie jak 3 dni temu na decydującym spotkaniu o Mistrzostwie Polski. Około 20 tysięcy widzów, w tym około 2000 grupa kibiców z Łodzi. Sędzia główny dzisiejszego finału, pan Krzysztof Perek z Poznania, wyprowadza właśnie obydwie jedenastki. A to kibice Łódzkiego UKS-u, ubrani w efektowne czapeczki, powiewający flagami o barwach klubowych biało-czerwonych. Piłkarski Puchar Polski, zwany popularnie imprezą tysiąca drużyn, po raz pierwszy rozegrany został w 1926 roku, a pierwszym triumfatorem tej imprezy została Wisła Kraków po zwycięstwie 2-1 ze Spartą Lwów. Ponieważ rozgrywki te nie zyskały sobie początkowo popularności, przed II wojną światową nie przystąpiono do ponownych zmagań. Wznowienie nastąpiło z wielką pompą dopiero w roku 1950 i rangę imprezy podniesiono do tego stopnia, że zdobywcy Pucharu Polski przyznano równocześnie tytuł mistrza kraju. Hymn państwowy zostanie odegrany za chwilę. Teraz składy, w jakich przystąpią do tego spotkania obydwie drużyny. Drużyna gości ŁKS Łódź. W bramce z numerem 1 Andrzej Woźniak. Numer 2 Rafał Pawlak. Numer 3 Witold Będkowski. Z numerem 4 Dariusz Podolski. Numer 5 Andrzej Ambrożej. Numer 6 Grzegorz Krysiak. Z numerem 7 Marek Chojnacki. Kapitan drużyny ŁKS-u. Numer 8 Tomasz Lenart. Z numerem 9 Janusz Kaczówka. Z numerem 10 Tomasz Cebula. I z numerem 11 Jacek Płóciennik. Trenerem drużyny Łódzkiego Klubu Sportowego jest pan Ryszard Polak. I gospodarze Legia Warszawa. W bramce z numerem 1 Zbigniew Robakiewicz, z numerem 2 Grzegorz Wędzyński, z numerem 3 Krzysztof Ratajczyk, numer 4 to Juliusz Kruszankin, numer 5 Marek Jóźwiak, numer 6 Marcin Jałocha, z numerem 7 Leszek Pisz, kapitan drużyny Legii, z numerem 8 Radosław Michalski, z numerem 9 Jerzy Podbrożny, z numerem 10 Wojciech Kowalczyk i z 11 Adam Fedoruk. A trenerem drużyny z Łazienkowskiej jest Paweł Janas. Zwycięzcy dzisiejszego meczu, czyli triumfatorowie obecnej edycji tych rozgrywek, Puchar Polski ufundowany przez prezydenta Rzeczpospolitej wręczy podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Eligiusz Włodarczak. Ponadto zawodnicy zwycięskiego zespołu otrzymają pamiątkowe medale wręczone przez wiceprezesa PZPN-u Mariana Dziurowicza. Sędzia główny Krzysztof Perek rozpoczął właśnie finałowe spotkanie o Puchar Polski sezonu 93-94 pomiędzy Legią Warszawa i Łódzkim Klubem Sportowym. Wspomniałem o tym, że w 50 roku zdobywca Pucharu Polski został automatycznie mistrzem kraju. Później na 4 lata zawieszono rozgrywki i od 61 roku do tej pory odbywają się regularnie. Przystępuje do tego spotkania. Nie występują Tomasz Wieszczycki, Dariusz Nowacki oraz kontuzjowany w ostatnim spotkaniu sezonu ligowego w meczu w Krakowie z Wisłą Zdzisław Leszczyński. Leszek Pisz. W środku Wojciech Kowalczyk, do niego piłka. Kowalczyk wpada w pole karne. I bardzo dobra interwencja Witolda Będkowskiego, doświadczonego 33-letniego obrońcy Łódzkiego Klubu Sportowego.
Panie Andrzeju, rządzą się do Andrzeja Strzelała. Czego możemy spodziewać się w dzisiejszym meczu? No ja sądzę, że tutaj jak zawsze finał Pucharu Polski to jest mecz o wszystko. Legia będzie chciała ugruntować po środowym niezwykle dramatycznym meczu swój prymat, zdobywając dublet. ŁKS po raz pierwszy od 37 lat staje przed szansą zdobycia Pucharu Polski. Zresztą ŁKS, znakomita drużyna, która odgrywała podobnie jak i w zeszłym roku czołową rolę w naszej lidze. Świetni obydwaj trenerzy, Rysio Polak, Andrzej Pyrdoł, dobra atmosfera, duże kłopoty finansowe, ale trzeba powiedzieć, że ŁKS gra bardzo dobrą piłkę, rozsądnie. Legia odczuwa jednak trudne spotkania, bo musi odczuwać po tym ostrym z obydwu stron dramatycznym meczu. Natomiast sądzę, że tutaj ŁKS, mając w pamięci ostatni mecz przed dwóch tygodni z Legią, najprawdopodobniej będzie chciał zrobić korektę w taktyce gry w tym meczu. Działacze Łódzkiego Klubu Sportowego, z którym rozmawiałem w trakcie krótkiego treningu, który ŁKS przeprowadził wczoraj po południu na Łazienkowskiej, bardzo narzekali na plagę kontuzji, która trafiła ten zespół w tym sezonie. No i w dzisiejszym meczu również trzech piłkarzy ŁKS-u nie gra. Przejęcie piłki przez Łodzian, Podolski. Ucieka Krysiak, do niego zagranie. Płóciennik. Silne uderzenie Jacka Płóciennika mija bramkę Legii. Tak, tutaj można by dodać, że przecież dwóch zawodników Legii, Robakiewicz, Kruszanki, to byli zawodnicy ŁKS-u, Cebula Tomek, Fan Polski również, to z kolei zawodnik były Legii Warszawa. I na pewno nie będzie tutaj sentymentów, nie będzie wspominania. Jest to dla obydwu też ukoronowanie tego sezonu. Podolski. I legioniści. Ratajczyk. Kowalczyk do Fedoruka. Jałocha. Wejście Jałochy, ale świetnie Marek Chojnacki, kapitan drużyny łódzkiej. Kruszankin. Zatrzymany przez Podolskiego. Będkowski. Przejęcie piłki przez Pisza, ale niedokładne zagranie. I Andrzej Woźniak. Starcie Krysiaka z Jałochą. Przewinienie Łodzianina. I Leszek Pisz przy piłce. Warto wspomnieć, że oficjalnym sponsorem tego dzisiejszego finału, ale teraz zagranie do Cebuli, szybszy Zbigniew Robakiewicz. Oficjalnym sponsorem dzisiejszego finału jest sporo firm. Specjalne nagrody dla piłkarzy, obiecane nie tylko przez prezesów klubu. Nie klei się na razie gra, jest dużo chaosu, dużo nerwowości. Obydwie drużyny nie potrafią sobie jak na razie ułożyć gry. Widać, że są zawodnicy bardzo zdenerwowani i sądzę, że najbliższe 15 minut będzie to próba, kto kogo przełamie w drugiej linii, kto podyktuje warunki, kto przejmie na dłużej inicjatywę. Tym bardziej, że obydwa zespoły będą skazane na dość długi atak pozycyjny przy tym zabezpieczeniu grze obronnej, czego zresztą wymaga ranga każdego meczu, a szczególnie finału Pucharu Polski. To będziemy teraz obserwowali przez następny chyba kwadrans pierwszej połowy finału Pucharu Polski. Przypomnijmy, obydwie drużyny mają zapewniony start w europejskich pucharach.
niezależnie od wyniku tego dzisiejszego spotkania. Wiadomo, że Legia wystąpi w Pucharze Europy, natomiast ŁKS reprezentować będzie nasz kraj w Pucharze Zdobywców Pucharów. Z autu Łodzianie. Płóciennik do Krysiaka. Jeszcze strzał Kaczówki. Zaskakujące uderzenie, ale dobrze ustawiony Zbigniew Robakiewicz. Ratajczyk. Michalski. Jałocha. Ponownie Michalski. Jerzy Podbrożny. Pisz, ponownie Podbrożny. Coraz bliżej pole karne. I znowu świetni obrońcy ŁKS-u. Tak, w tej chwili zaczął rozgrywać piłkę Marcin Jałocha. Krysiak bardzo dobrze, krótko stara się podbić Leszka Pisza, reżysera gry drużyny warszawskiej. I na razie może i to między nimi jest powodem, że nie może Legia uchwycić rytmu gry. W dotychczasowych meczach finałowych piłkarskiego Pucharu Polski zdobyto jak do tej pory łącznie dokładnie 100 bramek. Zobaczymy, czy z gry padnie dzisiaj ta 101. Rzut rożny dla Legii Warszawa. Tak, no, spróbowałam Broży zagrać piłkę do Woźniaka głową. Piłka troszeczkę za szybka i nie wychwycił tej piłki. Woźniak nie miał żadnych szans. Stały wykonawca rzutów rożnych w drużynie Legii Leszek Pisz. Kruszanki, Michalski. Za krótkie zagranie. Ale jeszcze legioniści. Pisz. Do Michalskiego. I Andrzej Woźniak. Kontuzja w tym starciu Chojnackiego. Sędzia Perek przywołuje służby medyczne. Marek Chojnacki, od kilku dni rekordista występów w naszej ekstraklasie piłkarskiej. Przypomnijmy, 397 spotkań rozegrał oficjalnie. No ale 35-letni Marek Chojnacki wcale nie zamierza kończyć jeszcze kariery piłkarskiej. Nie ma chyba żadnych podstaw. To, co prezentuje w spotkaniach ligowych, dojrzałość, doświadczenie, umiejętności, technikę, zmysł kombinacyjny do gry, grę obronną, upoważnia go do tego, żeby karierę kontynuować. Nie sama metryka będzie decydowała o tym, co kto będzie robił na boisku. I rzutem z autu wznowią grę legioniści. No, oddadzą piłkę z powrotem do bramkarza Woźniaka. Ładny gest Podbrożnego. Tak, to jest tendencja ogólnoświatowa. To jest taki miły obrazek w czasie tych zaciętych spotkań piłkarskich. I zresztą tak powinno być. Sport musi być sportem. Kilkanaście godzin minęło raptem od pierwszych dwóch meczów piłkarskich Mistrzostw Świata. Nie sposób nie wspomnieć o tej imprezie. Jak pan, panie Andrzeju, ocenia te pierwsze dwa mecze finałów w Stanach Zjednoczonych? No, to jest początek tej gry. Mecze w trudnych warunkach klimatycznych. Duża wilgotność, upał 36 stopni. Niemcy potwierdzili, że będą chcieli w tych Mistrzostwach Świata. Zresztą jak w każdym, drużyna od czołówki światowej od 40 lat. Natomiast mimo porażki mile rozczarowała jednak Boliwia, o której mi kibice w Polsce mieli wyobrażeń, jeżeli chodzi o poziom prezentowany przez drużynę.
Drugie natomiast spotkanie Hiszpania, grająca w dziesiątkę, potrafiąca strzelić dwie bramki, szybkiej, dobrze przygotowanej do tych przez zespołu Korei, wypuściła jakby po zmianie Salinasa, nastawiając się na grę obronną, wypuściła zwycięstwo, które kto wie, czy nie będzie miało, no, nie będzie brzemienne w skutki w dalszych rozgrywkach grupowych. Tymczasem Kowalczyk na pole karne i Woźniak. Jóźwiak próbował zaskoczyć bramkarza łódzkiego klubu sportowego. Pierwszy kwadrans gry w finale Pucharu Polski poza nami. Na Łazienkowskiej Legia Warszawa remisuje z łódzkim klubem sportowym 0-0. Bezpośrednio Legia spotykała się z ŁKS-em czterokrotnie w Pucharze Polski. Ale teraz pręci piłki przez Pisza pod Brożny. I kapitan Legionistów traci piłkę. Podolski. Kaczówka, Kryciak. I obrońcy Legii. Nieprawidłowo zatrzymywany Wojciech Kowalczyk. Jak wspomniałem, czterokrotnie grała Legia z ŁKS-em w Pucharze Polski i zawsze wychodziła z tej konfrontacji zwycięsko. W 66 roku Legia wygrała w 1/8 finału w Łodzi 2-0. W 89 roku w 1/8 finału w Warszawie 3-0. A do najbardziej dramatycznych potyczek doszło w ćwierćfinale edycji 90-91. W Warszawie Legia wygrała 2-0. Rewanż w identycznym stosunku dla ŁKS-u i na łódzkim stadionie doszło do egzekwowania rzutów karnych. Lepsi okazali się legioniści, wygrywając 6-5. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. Kaczówka. Również ogromne problemy zdrowotne w tym sezonie. Ambrożej. Ale Legia. Wędzyński. Pisz. Podbrożny. Wędzyński wywalczył piłkę. Fedoruk, którego występ w tym spotkaniu stał do końca pod znakiem zapytania. Płóciennik Podolski. Trwa walka o piłkę w środkowej strefie boiska. Cebula. I świetna interwencja Marcina Jołochy. No tu źle Tomek rozegrał tę akcję. Musiał szybko zagrać bez przyjęcia, bo była to dość korzystna pozycja i bardzo udana interwencja. Fedoruk. Ratajczyk. Do Kowalczyka. Kowalczyk w walce z Pawlakiem. Fedoruk. I bardzo dobra interwencja Lenarta. Tak, nie ma tutaj w tej chwili takich płynnych akcji z obydwu stron. Obydwie drużyny więcej uwagi poświęcają grze obronnej, co zresztą się trudno dziwić. I w zasadzie jest to większość akcji dwójkowych, bądź ataków indywidualnych, skutecznie likwidowanych przez defensywę obydwu zespołów. Leszek Kisz ustawił piłkę. I Andrzej Woźniak. Andrzej Woźniak, przypomnijmy, rywalizuje m.in. ze Zbigniewem Robakiewiczem, bramkarzem Legii, o miejsce w reprezentacji narodowej. Dobry, solidny bramkarz łódzkiego klubu sportowego. Pozyskany kilka lat temu przez ten klub z GKS-u Bełchatów. Rzut rożny dla Legii.
Kibice w Warszawie marzą o trzecim dublecie drużyny z Łazienkowskiej w 55 i 56 roku i mistrzostwo i Puchar Polski zdobywała Legia. Leszek Pisz. Wędzyński w starciu z Kaczubką. Fedoruk, Wędzyński i Grzegorz Prysiak. Wędzyński. Zacięta walka o piłkę w narożniku boiska. To Cebulia, lepszy Ratajczyk. Jałopa. Świetna interwencja Chojnackiego. Jeszcze Legia, Wędzyński. Zaznacza się przewaga Legii w tych minutach. I rzut wolny dla Legionistów. Kowalczyk, nieopodal Leszek Pisz i Ratajczyk. Silne uderzenie Ratajczyka. Świetnie wykonany rzut wolny. Wszyscy spodziewali się uderzenia przez Leszka Pisza. Bardzo ładne zagranie Ratajczyka i doskonały strzał. Tempo wyjście Woźniaka, ale było to bardzo mocne uderzenie, bardzo ładny rzut wolny. Wydawało się kibicom Legii, że piłka wpada do siatki, ta jednak odbiła się od reklam. I nadal 0-0. Ambrożej. Do płóciennika. Podolski. Kaczówka. Do Krysiaka, ale Legia przejmuje piłkę. Jeszcze Pisz. Do Kowalczyka. Kowalczyk z Pawlakiem na polu karnym ŁKS-u. I kolejny raz dobrze Łodzianie. Chojnacki. Pawlak. Tak, bardzo rozsądne na strzelenie piłki na rzut. Na aut. Kaczówka. Poślizgnął się bardzo wyraźnie. Aż do meczu dwa tygodnie temu Legia ŁKS w Łodzi 1 czerwca. Łodzianie również mieli szansę na Mistrzostwo Polski. Niestety bardzo osłabieni przystąpili do meczu z Legią i przegrali w tym spotkaniu 0-1, tracąc szansę na Mistrzostwo Polski. Dziś stają przed szansą wywalczenia Pucharu Polski. Kaczówka. Lenart. I z autu Łodzianie. Daleki wyrzut, ale Jóźwiak głową do Fedoruka. Adam Fedoruk zatrzymany przez Kaczówkę. Świetnie Jacek Płóciennik na polu karnym. Rzut groźny. Drużyna ŁKS-u znana jest z bardzo dobrych kontr. Łodzianie potrafią świetnie grać w defensywie, wprowadzać szybkie kontry, po których rozstrzygają częstokroć spotkanie. Podolski. Cebula. I Będkowski. Rozpocznie od bramki bramkarz Zbigniew Robakiewicz. Kruszankin
pozyskany z UKS-u dwa sezony temu za ponad 3 miliardy złotych. Michalski. Za mało, kiedy obydwa zespoły grają po prostu piłką, za dużo jest prowadzenia piłki, co powoduje między nimi takie sytuacje, jak widzieliśmy w tej chwili. Możliwość skutecznego ataku, nieraz nastąpi przekroczenie przepisów, jak to w walce o piłkę, ale za mało grają piłką, za mało jest zmiany miejsc, zmiany tempa gry. Będziński, ale dobrze Tomasz Lenart. Warto wspomnieć, że bardzo rozżaleni byli piłkarze Górnika Zabrze po spotkaniu decydującym o Mistrzostwie Polski 3 dni temu. Mieli sporo pretensji do arbitra, no ale taka jest tendencja w tej chwili w sędziowaniu. Że sędziowie o wiele łatwiej sięgają teraz po kartki. Zresztą we wczorajszych 2 meczach Mistrzostw Świata po jednej czerwonej kartce wręczyli arbitrzy zawodnikom grającym w tych meczach. Michalski. Pisz. Michalski, Rapajczyk do Kowalczyka. Wejście do środka Wojciecha Kowalczyka i Kaczówka. Podolski. Niedokładnie. Kosiaka na Piszu. Upomina arbiter zawodnika łódzkiego. Leszek Pisz. Marek Jóźwiak. Warto wspomnieć, że dotychczas w finale Pucharu Polski najwyższe zwycięstwo odniosła właśnie Legia Warszawa, która 5-0 w 1955 roku wygrała z Lechią Gdańsk, a w drużynie Legii grał wtedy obecnie drugi trener tej drużyny, Lucjan Brychczy. No, chyba najwięcej właśnie pucharów zdobył jako zawodnik, jako trener, bo przypomnę, że jako trener również z Legią zdobywał Lucjan Brychczy Puchar Polski. Dwukrotnie. Jałocha, zablokowany strzał obrońcy Legii Warszawa. Również pierwszy trener Legionistów, Paweł Janas, na swoim dorobku zdobycie Pucharu Polski jako zawodnik. W 1981 roku Legia wygrała wtedy z Pogonią Szczecin. I Paweł Janas grał w tym spotkaniu. Ratajczyk. Podbrożny składał się do strzału. Tak, tutaj bardzo ładna akcja, ale spóźnił się. Bardzo wyraźnie płóciennik. Dłuższy atak pozycyjny i Ratajczyk odskoczył w ułamku sekundy na wolne pole. Bardzo dokładne podanie. Z tym, że za wysoko trochę piłka poszła. Ale płóciennik powinien być bardziej uważny tutaj, bo na nim również spoczywają obowiązki gry obronnej bezpośrednio po stracie piłki przez zespół. Legia Warszawa ostatni raz sięgała po Puchar Polski w 1990 roku, 4 lata temu, i wtedy
Na stadionie Widzewa w Łodzi legioniści wygrali z GKS-em Katowice 2-0. Rok później te same drużyny grały w finale, ale drużynie GKS udało się zrewanżować legionistom i wtedy GKS wygrał po bramce Lesiaka 1-0. Marek Jóźwiak, jeden z czterech piłkarzy Legii występujących w tej chwili na boisku, który ma również w swoim dorobku Puchar Polski. Leszek Pisz. Czterech występujących dzisiaj legionistów grało w drużynie Legii, która zdobywała 4 lata temu Puchar Polski. Właśnie Zbigniew Robakiewicz, Leszek Pisz, Marek Jóźwiak i Juliusz Kruszanki. Rzut z autu dla UKS-u. Cebula. Ambrożej. Jeszcze łodzianie, nieporozumienie Podolskiego z Krysiakiem. I grę wznowią legioniści. Pisz. Kowalczyk i Pawlak. Do podwrożnego. Ale świetnie Witold Będkowski. I już kontra Łodzian. Ratajczyk. Płóciennik. Dobra interwencja Ratajczyka. Kontra legionistów. Ratajczyk. W środku Kowalczyk ucieka drugim skrzydłem pod Brożny. I dobrze Marek Chojnacki. Kaczówka. Ambrożej. Marek Chojnacki włączył się do akcji ofensywnej swojego zespołu. Podolski. Tomasz Cebula potrafi groźnie uderzyć. Chojnacki. Jeszcze Kaczówka. Ambrożej. Cebula. I interwencja Jóźwiaka. Ale jeszcze łodzianie. Do Podbrożnego. Podbrożny, przed nim Będkowski. Niedokładne zagranie. Tam jeszcze starcie o piłkę Woźniaka z Kruszankinem, który zamykał akcję skrzydłem. Sporo walki, ale jednak mecz czysty, prowadzony jak do tej pory fair. Z obu stron. Ratajczyk, świetne obiegnięcie Podolskiego. I z autu LKS. Bardzo aktywny w dzisiejszym spotkaniu Krzysztof Ratajczyk. Przypomnijmy, niedawno kontuzja. 4 szwy na nodze. Ale szybko doszedł do pełnej sprawności i jest wyróżniającym się zawodnikiem na boisku. Podolski. Kaczówka. Przejście Kaczówki. Czysta interwencja Jałopy. Michalski. I tym razem bardzo dobrze Tomasz Lenart.
Optycznie znaczna przewaga Legionistów, ale bardzo uważna gra Łodzian w obronie i próby wyprowadzania szybkich kontrataków. Podolski, Cebula, Krysiak. Cebula na polu karnym. No i interwencja Kuszankina. Piłka zmierzała w okienko bramki Legii, ale Zbigniew Robakiewicz dobrze ustawiony. Witold Wędkowski. Płóciennik wywalczył rzut z autu we wysokości pola karnego Legii. I Ambrożej. Cebula. Czysta interwencja Jóźwiaka. Już rusza pod Brożny. Pojedynek z Chojnackim, lepszy napastnik Legii. Ale naprawia swój błąd Marek Chojnacki. No, świetnie gra Marek Chojnacki. Imponuje spokojem, doświadczeniem. No, to samo Witold Wędkowski. Bardzo udanie rozpoczyna wiele kontrataków środkiem pola. A wszystko to gdzieś się niestety, ale kończy na linii pola karnego. Podobnie zresztą jest z zespołem Legii. Dobrze zapoczątkowana akcja też, jeżeli to granica newralgiczna jest ta linia pola karnego. I stąd może widowisko nie jest aż tak ciekawe. Za mało strzałów, za mało akcji oskrzydlających. Ale być może to się jeszcze rano rozwinie w trakcie tego spotkania. I strzał Będkowskiego. 33 lata, Witold Będkowski. Doświadczony obrońca w drużynie ŁKS. Przez 3 sezony występował m.in. w lidze zawodowej w Korei Południowej. Kowalczyk. I Łodzianie. Kaczówka. Jałocha przejął piłkę. Próbował zagrać do Leszka Pisza. Dobrze Krysiak i Łodzianie. Jeszcze Leszek Pisz. Do Podbrożnego. Ale niedokładnie. Tak, bardzo dużo prostych błędów popełniają zawodnicy, że po prostu nawet nie przymuszeni. Brak tej precyzji podania nawet na najbliższą odległość do współpartnera. I stąd mamy tak nieoczekiwane zmiany sytuacji, kiedy nikt by nawet nie przypuszczał, że taką piłkę można stracić. Rafał Pawlak, 24 lata, szybki, zdecydowany obrońca łódzkiego ŁKS-u. Podolski, Cebula. Przejście Cebuli wzdłuż pola karnego. No i za słaby strzał. Nie sprawiła ta piłka kłopotów Zbigniewowi Robakiewiczowi. Ostatnie 5 minut pierwszej części meczu finałowego piłkarskiego Pucharu Polski. Legia Warszawa remisuje z Łódzkim Klubem Sportowym 0-0. I teraz przewinienie zawodnika Legii, konkretnie Podbrożnego. Marek Chojnacki. Płóciennik. Świetne zagranie. Strzelał Lenart. Jeszcze Łodzianie utrzymują się przy piłce. Robakiewicz mija się z piłką, ale naprawia swój błąd. I bardzo udana i jednocześnie szczęśliwa interwencja Zbyszka Robakiewicza. No bardzo ładnie to rozegrał ŁKS i troszeczkę się pogubiła w rozgrywce.
więc Łodzianie nie rezygnują ze zdobycia bramki, z rozstrzygnięcia tego spotkania na swoją korzyść. Leszek Pisz. Od 3 lat Ryszard Polak jest trenerem Łódzkiego Klubu Sportowego. Wcześniej przez wiele sezonów gracz tego klubu. Później występował w klubach polonijnych w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Wrócił do Łodzi. Ciekawostką jest to, że pracował jako nauczyciel w jednej ze szkół podstawowych. Namówiony do współpracy najpierw przez Leszka Jezierskiego. Od 1991 roku jest pierwszym trenerem Łódzkiego Klubu Sportowego. Tak, obydwaj tworzą z Andrzejem Pewdowem znakomitą parę trenerów. To zresztą podkreślają zarówno mass media, jak sami zawodnicy. Przeszli dobrą szkołę, obydwaj trenerzy współpracowali z trenerem Jezierskim, świetnym zresztą fachowcem. I jest to właśnie przykład, bo i cała drużyna, to są wszystko zawodnicy z Łodzi, bądź z bardzo bliskich okolic, integracji w drużynie i to, co mówiłem na początku, mimo olbrzymich kłopotów, mówi się, że ostatnie 2 lata gra UKS-u jest olbrzymi sukces całej drużyny, obydwu trenerów, a dzisiaj no, stają przed wyzwaniem pierwszym od 6 lat. Ambrożej. I Kruszanki. Rzut rożny dla Łódzkiego Klubu Sportowego. Drugi rzut rożny w tym spotkaniu dla Łodzian. Wrzucenie do kaczówki, ale wysoki Kruszanki. I ponownie Marek Chojnacki, kapitan drużyny UKS-u. Płóciennik. Interwencja Ratajczyka. Czysta. Kruszanki. Michalski, wychowanek w Stoczniowcach Gdańsk. Wrzucenie piłki na Wojciecha Kowalczyka, który wbiegał na pole karne UKS-u, ale znowu niedokładnie i Andrzej Woźniak, 29-letni bramkarz, 188 cm wzrostu, dobre warunki fizyczne, Krysiak, Chojnacki i Legia Jałocha. Dobiega końca pierwsza część spotkania. Sporo zaciętej, ale toczonej fair walki, co zasługuje na podkreślenie w meczu o tak dużą stawkę. Kowalczyk. Jeszcze do Jałochy. No, tutaj duża niefrasobliwość, duży błąd defensywy UKS-u, strata piłki w takim miejscu i bardzo udane rozegrania akcji przez zawodników Legii. Świetna interwencja dobrze skoncentrowanego Woźniaka. Minimalna przewaga optyczna Legionistów w tej pierwszej części gry, ale bardzo groźne kontry. W zasadzie nie ma jakiejś takiej znaczącej przewagi. Są okresy kilkuminutowe, są z obydwu stron, ale w sumie trzeba powiedzieć, że obydwa zespoły jakby grają bardzo takie sprężone, nogi spętane i troszeczkę trzeba powiedzieć, że to dziwi, bo biorąc pod uwagę to, co czeka obydwa te zespoły w Pucharach Europejskich, bo tak trzeba patrzeć również na to spotkanie, to będą to wymagania zdecydowanie wyższe. Sądzę, że druga połowa powinna być na pewno zdecydowanie lepszym widowiskiem, ale widać w tej chwili po ilości płynów, które dostarczają służby medyczne obydwu zespołów, że jednak zawodnicy odczuwają jednak, powiedzmy sobie, i tą temperaturę, jaka jest dzisiaj w Warszawie. Może nie są to jeszcze takie upały, jakie panują w Stanach Zjednoczonych, no ale na pewno jest dzisiaj dosyć gorąco, a poza tym piłkarze są przecież już dosyć zmęczeni tym długim sezonem ligowym i marzą o jakimś krótkim choćby wypoczynku.
Koniec pierwszej części gry. Krzysztof Perek zakończył pierwsze 45 minut. My oddajemy głos do studia w Warszawie. Za kilkanaście minut połączymy się ponownie, by relacjonować dla Państwa przebieg drugiej połowy meczu finału piłkarskiego Pucharu Polski. Z gry Legioniści, którzy grają w składzie w bramce numer 1 Zbigniew Robakiewicz, 2 Grzegorz Wędzyński, 3 Krzysztof Ratajczyk, numer 4 Juliusz Kruszankin, numer 5 Marek Jóźwiak, z numerem 6 Marcin Jałocha, numer 7 Leszek Pisz, kapitan drużyny Legii, z numerem 8 Radosław Michalski, z numerem 9 Jerzy Podbrożny, numer 10 Wojciech Kowalczyk i numer 11 Adam Fedoruk. W ataku Legioniści. Ratajczyk. I łodzianie grający dzisiaj w białych strojach. Legia, przypominam, zielonych. Wędzyński. Ambrożej. Jałocha. I rzut wolny dla Legionistów. Już wykonany. Podbrożny. Jałocha. Coraz bliżej pole karne. I dobrze Będkowski. Ale jeszcze Jerzy Podbrożny wywalczył piłkę. Najskuteczniejszy strzelec w sezonie ligowym 93-94 w drużynie Legii. Michalski. Atak pozycyjny drużyny Legii. Michalski. Wrzucenie piłki na przeciwległą stronę boiska. I Wojciech Kowalczyk w dogodnej sytuacji ponad bramką UKS-u. Około 20 tysięcy widzów na trybunach stadionu przy ulicy Łazienkowskiej. W dalszym ciągu w finałowym spotkaniu o piłkarski Puchar Polski 93-94. Legia Warszawa remisuje z UKS-em 0-0. Rzut rożny dla Legii. Leszek Pisz. Wyskakiwał tam Kruszankin, ale Andrzej Woźniak pewnie schwycił piłkę. I już zagranie do Kaczówki. Kaczówka do Płóciennika. I tym razem Zbigniew Robakiewicz. Ratajczyk. Zagranie do Ratajczyka i Marek Chojnacki ekspediuje piłkę poza boisko. Przypomnę regulamin, że jeżeli spotkanie nie rozstrzygnęłoby się w 90 minutach, wtedy następuje dogrywka dwa razy po 15 minut. A jeżeli ona nie przyniesie rezultatu, wtedy egzekwowane będą seryjnie rzuty karne. Ratajczyk. Jałocha. Michalski. I Podolski. Marek Chojnacki. Lenart. Ponownie Lenart, coraz bliżej pole karne. W środku jest Płóciennik. Jeszcze Tomasz Cebula. Zostawia piłkę Kaczówce. Kaczówka. Piłka odbita od Ratajczyka i rzut rożny dla UKS-u. Ożywiła się ta druga połowa bardzo wyraźnie. Udana akcja Legii, teraz bardzo udana akcja UKS-u. I być może będziemy świadkami dużo żywszego tempa gry. Zostało już niedużo czasu, żeby Budy wymierzać swoją wyższość. Cebula. Krysiak. I Robakiewicz. Z pewnością obie drużyny będą chciały doprowadzić do rozstrzygnięcia w regulaminowym czasie. Waleczny Podolski. Pisz.
Ambrożej, ponownie Podolski, Cebula i skutecznie Kruszanki. Kaczówka i Marcin Jałocha spokojnie zgasił piłkę. Wędzyński. Marcin Jałocha, pozyskany, przypominam, przez Legię z krakowskiej Wisły. Michalski. Jóźwiak. Kruszanki, Ratajczyk. Podbrożny. Kowalczyk na polu karnym. I ponad bramką Andrzeja Woźniaka. Ożywiła się gra w tym spotkaniu z zawodem Andrzej Strzelał w drugiej połowie. No i zobaczymy, której z drużyn uda się ewentualnie zdobyć bramkę. Krzysztof Ratajczyk. Kruszanki. Adam Fedoruk. Spokojnie rozgrywają piłkę legioniści. Marcin Jałocha. Teraz przyspieszenie gry do Podbrożnego, ale Witold Będkowski. Ambrożej. Imponujący spokojem Witold Będkowski. Jacek Płóciennik. I wybija piłkę Ratajczyk. Będkowski. Michalski do Kowalczyka. Kowalczyk w pojedynku z Pawlakiem. Nadbiega Podbrożny. Jeszcze Kowalczyk do Wędzyńskiego. Wędzyński. Centymetrów zabrakło. Bardzo ładna, bardzo udana akcja. I troszeczkę ten strzał rzeczywiście nieprecyzyjny, ale wreszcie troszeczkę szybsze tempo rozgrywanych akcji. Wydaje się, że jakby chciała Legia oddać troszkę inicjatywę zespołowi ŁKS-u po to, żeby troszeczkę zwolniło się pole, strefa obronna, żeby było więcej miejsca na rozdanie piłki. Przynajmniej taki wniosek można wysnuć po tych kilku minutach drugiej części gry. Przypomnę, że Puchar Polski jest trofeum przechodnim. Zdobyte zostanie na własność przez ten zespół, który sięgnie po niego 3 razy z rzędu. Podolski i Jałocha wybija piłkę poza boisko. Andrzej Ambrożej. Podolski. Przejście Michalskiego zatrzymywane przez Ambrożeja. Nieczyste zagranie zawodnika ŁKS-u i grę wznowią legioniści. Bardzo chcieli piłkarze ŁKS-u, kiedy rozmawiałem z nimi wczoraj, zrewanżować się Legii za przegrane Mistrzostwo Polski i chcieli wygrać ten mecz finałowy. Ale groźnie na ich polu karnym Leszek Pisz. Świetnie Andrzej Woźniak.
świetny strzał i wspaniała interwencja Andrzeja Woźniaka. Piszma, szczytnie zaawansowany zawodnik, typicznie króciutki zwrót, powtórkę mamy tylko jakcji. Za zawodnika uderzenie i wspaniała interwencja Andrzeja Woźniaka. Brawa dla wykonawca strzelca, brawa dla bramkarza. Ale już utrożny, wykonany Ratajczyk. Do środka jest Kowalczyk. Kruszankin. Jeszcze Wojciech Kowalczyk. Reklamują legioniści faul na Wojciechu Kowalczyku. Ale arbitr każe grać dalej. Tak, tutaj widać, że Legia wyciągnęła jakby wnioski z tej pierwszej połowy. Teraz w czasie przerwy w szatni, po naradzie z trenerami. Większość akcji zdecydowanie jest z lewym skrzydłem. Dobra współpraca Ratajczyka z Fedorukiem. Tam nie zawsze się cofa, w zależności od ustawienia, jeden z napastników. I ciągle jest, szczególnie Ratajczyk jest wolny, a jest dzisiaj w ogóle też bardzo aktywny. Jakby nie odczuł trudu ostatniego, prawda, środowego spotkania. Doszedł do siebie po tej kontuzji, o której mówiliśmy. Podobnie można powiedzieć również o Michalskim. Bardzo efektywny zawodnik, bo tyle efektownicy efektywny, grający bardzo rozsądnie, szanujący piłkę i starając się bardzo dokładnie zaadresować. Świetna gra głową. W UKS-ie widać jednak wyraźnie, że brakuje w tej chwili, by mógł wspomnieć rozegranie piłki kaczówkę Tomka Wieszczyckiego, jednego z najbardziej utalentowanych naszych zawodników młodego pokolenia. Wielki talent, ciągle jednak niestety kontuzje. Od 2 lat, jak mówił wczoraj trener Polak, nie udało się Tomaszowi Wieszczyckiemu przepracować spokojnie okresu przygotowawczego. A i tak, mimo swoich nielicznych występów, Tomasz Wieszczycki jest najskuteczniejszym piłkarzem UKS-u. Zdobył w tym sezonie najwięcej, aż 9 bramek dla drużyny UKS-u. Kruszankin. Znowu do Ratajczyka. I kontra Łodzian. Ale Leszek Pisz wywalczył piłkę. Fedoruk. Fedoruk, przed nim Krysiak. Ten sam błąd popełnił Fedoruk, jak i przed chwilą popełnił Cebula. Tam mu świetnie wychodził na pozycję Lenart i zdecydował się na drugie. Zakończył to się stracą. Identyczny błąd Adama Fedoruka. Lenart. W środku Podolski, jest płóciennik, biega Ambrożej w pole karne, do niego piłka Ambrożej. Zbigniew Robakiewicz interweniuje poza polem karnym. Bardzo mądry, bardzo rozsądny, świetne podanie prostopadłe i znakomita interwencja Zbyszka Robakiewicza. Interwencja czysta. 28 lat, od 6 lat w bramce Legii Warszawa. Wspominaliśmy o tym, że właśnie pozyskany z łódzkiego klubu sportowego. Również prezentujący wysoką, równą formę w tym sezonie. Kaczówka. Cebula. Pawlak. Biegający Będkowski. Tak, szybki powrót Podolskiego, który zastąpił w tej chwili Będkowskiego na opuszczonej przez niego pozycji. Widać, że on się doskonale rozumieją o zawodnicy UKS-u, szczególnie w grze obronnej. I Krysiak, jak zwykle, bardzo blisko, starający się być Leszka Pisza, żeby ograniczyć mu swobodę działania. Szczególnie z lewej strony boiska bardzo aktywna gra legionistów. I Ratajczyk, i Fedoruk szukają tam sobie pozycji do dośrodkowania. Niezamierzony, ale jednak faul Adama Fedoruka. Dobre zgranie przez Kowalczyka. I kontra UKS-u. Kaczówka, płóciennik i Legia. Wędzyński. Indywidualna akcja Wędzyńskiego, zatrzymany jednak przez Łodzian. Bardzo ładne wyprzedzenie z Kuszankina i bardzo ładna próba podania prostopadłego. Stawała Legia w linii w obronie. Ożywia nam się zdecydowanie jednak ten mecz. Zdecydowanie szybsze akcje, szybsze tempo. Michalski.
Podbrożny. Nieustępliwy jest Będkowski. Dobrze kryje. Jacek Płóciennik. Grzesiak. I na spalonym Tomasz Cebula. Stadion Wojska Polskiego, na którym rozgrywane jest dzisiejsze spotkanie, ma być zmodernizowany. Planuje się zainstalowanie około 7 tysięcy plastikowych krzesełek w barwach klubowych Legii. I również budowana ma być trybuna kryta, główna trybuna tego stadionu. To wszystko ma poprawić warunki oglądania spotkań już w europejskich pucharach. Leszek Pisz, Kowalczyk, przed nim Chojnacki. Kowalczyk i znowu minimalnie obok słupka. Tak, duży błąd Krysiaka, odbiór piłki przez Pisza i bardzo szybki kontratak. Świetne zachowanie obrońcy, wyrzucił podbrożnego i wymusił na nim strzał po długim rogu z lewej nogi. I skończyło się to bardzo szczęśliwie. Nie wolno w tym sektorze boiska stracić tak bezkarnie piłki. Piłka minęła Andrzeja Woźniaka, ale i również bramkę UKS. Kaczuszka w starciu z Wędzyńskim. Za wysoko uniesiona noga zawodnika Legii. Janusz Kaczówka. Pozyskany wcześniej z Iglopolu Dębica przez Łódzki Klub Sportowy. Zostawia piłkę Będkowskiemu. Gra już wznowiona. Kowalczyk. Pisz. Nieprawidłowo zatrzymywany przez Krysiaka. No i proszę Państwa, pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu. Grzegorz Krysiak, 25-letni pomocnik drużyny UKS-u. Ukarany przez arbitra Krzysztofa Perka z Poznania żółtą kartką. 62. minuta meczu. Pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu. A trzeba powiedzieć, że sędzia Perek zresztą sędziował poprzedni mecz UKS Legia. Bardzo dobrze się ustawia. Na razie jest blisko akcji, blisko ewentualnego zagrożenia i starć pojedynku z zawodnikami. I jak na razie no, trzeba powiedzieć, że prowadzi to spotkanie bardzo dobrze. Zresztą to bardzo doświadczony arbiter. W zasadzie kończy karierę sędziowską zgodnie z wymaganiami, jeżeli chodzi o limit wieku. I jest to jakby podsumowanie jego kariery. To dzisiaj, ten dzisiejszy finał Pucharu Polski. Leszek Pisz. Do Michalskiego. I Andrzej Woźniak. Który wciąż utrzymuje czyste konto. Podobnie zresztą jak jego vis-a-vis Zbigniew Robakiewicz w bramce Legii. Przygotowują trenerze UKS-u zmiany. Będzie wprowadzony do gry Soszyński. Soszyński, 18-letni wychowanek Łódzkiego Klubu Sportowego. Opuści boisko chyba Jacek Płóciennik. Ale nastąpi to dopiero w momencie, kiedy piłka opuści boisko lub gra zostanie wstrzymana. Podbrożny. Atakowany przez Będkowskiego. I Legia. Sędzia przerwał jednak grę. W tym momencie następuje awizowana przez nas wcześniej zmiana. Opuszcza boisko Jacek Płóciennik, a w jego miejsce wchodzi z numerem 18, 18-latek Jarosław Soszyński. Wychowanek Łódzkiego Klubu Sportowego. A kolejny niezwykle utalentowany piłkarz, reprezentant Polski juniorów i
co jeszcze raz tylko świadczy o tym, mówiliśmy w tej naszej relacji, o olbrzymim bogactwie ziemi ludzkiej, jeżeli chodzi o zdolnych, młodych, utalentowanych zawodników i o świetnym szkoleniu, jeżeli chodzi o młodzież. Znane są od pewnego czasu spore problemy finansowe łódzkiego klubu. Piłkarze jednak nie przejmują się tym i swoją postawą widzę udowadniają, że stać ich na największe sukcesy w naszym kraju. Jak będzie w europejskich pucharach, zobaczymy. Kowalczyk i Pawlak wybija piłkę poza boisko. Spokojnie gra defensywa UKS-u. Trzeba powiedzieć, że Dycza było dużo zimnej krwi. Nie widział możliwości zawiązania akcji, stąd zagranie w aut. Strata piłki przez Ratajczyka i bardzo szybka kontra. Bardzo ładnie przeczytał grę Jak. Cebula. Dwóch legionistów przy nim i nieczyste zagranie Marcina Jałochy. Tak, i to co podkreślałem, 2 metry od akcji był sędzia Perek, także trudno tutaj powiedzieć, żeby nie mógł podjąć prawidłowej decyzji. Bardzo by się na razie ustawia arbiter poznański. Kaczówka do Lenarta. Cebula. Podolski. Strzał Podolskiego obok bramki Legii. Dariusz Podolski znany jest z mocnego uderzenia. 28-letni, bardzo waleczny pomocnik drużyny łódzkiego klubu sportowego. Dobry duch w drużynie. Grzegorz Wędzyński. Kruszanki. Ratajczyk do Fedoruka. I rzutem z autu rozpoczną piłkarze łódzkiego klubu sportowego. Po raz drugi dopiero w swojej historii łódzki klub sportowy wystartuje w europejskich pucharach. Pierwszy raz miało to miejsce w 1959 roku po zdobyciu Mistrzostwa Kraju, rok wcześniej. Jedynego zresztą również, podobnie jak i Pucharu Polski, przez Łódzki Klub Sportowy. No i kibice tego klubu z niecierpliwością oczekują tego pucharowego startu. Jałocha. I Marek Chojnacki. Będkowski do Soszyńskiego. Wprowadzony kilka minut temu 18-latek, bardzo aktywny na boisku. Cebula. Sędzia uznał, że nic nie było. I od bramki Legia. Dochodzi 70. minuta spotkania na Łazienkowskiej w finałowym spotkaniu o piłkarski Puchar Polski. Legia Warszawa remisuje w dalszym ciągu z ŁKS-em Łódź 0-0. Meksykańska fala na trybunach stadionu przy Łazienkowskiej. Zniecierpliwieni troszeczkę widzowie. Ataku legioniści. Leszek Pisz. Podbrożny. Kaczówka przejął piłkę. I nieprawidłowa interwencja Michalskiego. Kaczówka. Lenart. Podolski.
Dobrze ubezpieczał kolegów z defensywy Zbigniew Robakiewicz. Jałocha, również wyróżniający się gracz w tym spotkaniu. Sporo wywalczonych piłek w środku boiska. Wędzyński. Kruszanki. I znowu Janusz Kaczówka. 29-letni pomocnik łódzkiej drużyny. Soszyński. Na pole karne do Cebuli. Jeszcze Ambrożej. I Leszek Pisz przejmuje piłkę. I kontra Legionistów. Kruszankin. Z przodu Kowalczyk i Podbrożny. Podanie do Kowalczyka na spalonym napastku drużyny Legii. Zmiana w Legii. Będzie wchodził Szeląg. Tak, wychowanek drużyny Legii. I schodzi Adam Fedoruk. Dawid Szeląg za Adama Fedoruka. Mówiłem na początku, że Adam Fedoruk narzekał na dolegliwości przed tym spotkaniem. No i opuszcza boisko, a w jego miejsce wchodzi Dariusz Szeląg. I zmiana ustawienia. Wędzyński zajął miejsce Fedoruka. Szeląg to, który zajmował Wędzyński na prawej pomocy, a Wędzyński poszedł na lewą pomoc. 23-letni wychowanek drużyny z Łazienkowskiej. Jest to ewenement, jeśli chodzi o skład Legii. Jest to jedyny w tej chwili piłkarz tej drużyny, który jest wychowankiem tego klubu. Ratajczyk. Michalski. Przeciął to podanie do Podbrożnego Wędkowski. Już kontra UKS-u. Podolski do Cebuli. Jeszcze Kaczówka. Ambrożej. Soszyński. Świetny zwrot, bardzo ładna akcja, udana. Soszyńskiego. Krysiak. Nieprecyzyjne uderzenie Grzegorza Krysiaka. Jak na razie trzeba powiedzieć, że jest to taka bardzo udana zmiana. Soszyński się prezentuje w drugiej akcji bardzo udanie. Niekonwencjonalny zwód. Dużo zimnej krwi. Świetne przed chwilą podanie. A więc potwierdziło się to, co mówiliśmy o tym niezwykle zdolnym piłkarzu. Legia, Ratajczyk, który to już raz dzisiaj aktywnie z lewej strony. Kaczówka. On dzisiaj podniósł obecność Tomasza Wieszczyckiego, jest głównym dysponentem podań w środku pola w drużynie UKS-u. Cedula. Ambrożej. Offside. Nie usłyszał w tym tumulcie gwizdka arbitra. A przy linii bocznej Tomasz Cebula. Za późno Tomek zagrał. Zdecydowanie szybciej musiał zagrać do Andrzeja Ambrożeja. Wznowienie gry przez sędziego. Jeszcze raz widzimy tą samą sytuację. I Legia. Michalski. Do Podbrożnego. Ale świetnie ustawiony Marek Chojnacki. Około 15 minut do zakończenia spotkania finałowego piłkarskiego Pucharu Polski. Legia Warszawa remisuje z łódzkim klubem sportowym 0-0. Wędzyński.
wypychany z pola karnego ŁKS-u. Jeszcze do Pisza. I tu Pawlak uprzedził Wojciecha Kowalczyka. Trybuny stadionu przy Łazienkowsku domagają się bramki. Legia, Legia. Ale bardzo dobrze i uważnie grają Łodzianie jak do tej pory. Ale w tym momencie Wojciech Kowalczyk. Stało się. W momencie, kiedy chwaliłem Łodzian za bardzo dobrą grę w obronie. Deflektowanie z lewej strony. Świetne wyjście Kowalczyka. Bardzo precyzyjne. Uderzenie do drugiego rogu. Nie do obrony bramka. Nie był w stanie to powiedz w trakcie bramki Andrzej Woźniak. Tu się wyraźnie zemściło. Moment zejścia z boiska Cebuli. ŁKS był w posiadaniu piłki i należało do momentu decyzji, czy Cebula wróci na boisko, czy nie, trzymać się po prostu przy piłce. I ten błąd niestety zawodnicy na ŁKS-u popełniła i kosztuje to utraty. Szalona radość sympatyków Legii Warszawa. Strzelają petardy, powiewają klubowe flagi, szaliki. I rusza ŁKS. Tomasz Cebula. Starcie z Lizniakiem. Nieprawidłowe zagranie obrońcy drużyny Legii. No, z pewnością ŁKS jeszcze się nie poddał. Nie skapituluje. Do końca Łodzianie będą grali. Walczyli o zmianę tego rezultatu. Grzegorz Krysiak. Chwila przerwy w grze. Arbiter żąda przywrócenia spokoju na trybunach. Padły tam jakieś petardy przy linii bocznej boiska. Igra została wznowiona. ŁKS. Podolski, Ambrożej. I pozwala Robakiewicz piłce opuścić boisko. Około 12 minut do zakończenia spotkania. Mniej więcej od dwóch Legia prowadzi z ŁKS-em w finale Pucharu Polski 1-0. Znakomicie poszedł przy tym wyskoku w górę Wojciech Kowalczyk. Przeląd, kolejna akcja Legii. I Marek Chojnacki. Bardzo ładna akcja pod groźny Szeląg, dwójkowa. I udało się w tej chwili jeszcze zażegnać bezpieczeństwo. Lenart i faul Ratajczyka na Soszyńskim. Zmaga się doping na trybunach. Ale Łodzianie w ataku. Witold Będkowski. Ambrożej. Jeszcze Cebula walczy z Wizjakiem. Rzutem załku rozpoczną Łodzianie. Z pewnością przycisną teraz zawodnicy Łódzkiego Klubu Sportowego. Jeden jedyny błąd. Ale trzeba przyznać, że znakomicie poszedł w górę Wojciech Kowalczyk w tej sytuacji, po której padła bramka. Właśnie Kowalczyk. Zbigniew Robakiewicz. Wznawia grę. Podolski. Lenart i Michalski do Wędzyńskiego, z przodu pod Brożnię, do niego piłka, nadbiega Michalski, starcie o piłkę z obrońcami ŁKS-u i faulowany Jerzy Podbrożny. Z
sędzia nie wpuszcza. Lekarza i masażysty drużyny Legii na boisko. A tymczasem do wykonania tego rzutu wolnego przygotowuje się Leszek Pisz i faulowany przed chwilą Jerzy Podbrożny. Pisz do Podbrożnego. Groźnie było na polu karnym ŁKS-u ponownie. Bardzo ładnie rozegrany rzut wolny. Kończa Łodzian. Za autu ŁKS. Tomasz Lenart. Do Kaczówki. Soszyński. Zatrzymywany przez Ratajczyka. Podbrożny. Dobrze Łodzianie, Ambrożej. Przerzut do Cebuli. Kolejny pojedynek Cebuli z Wiśniakiem. I przewinienie obrońcy Legii, który faulował napastnika łódzkiego klubu sportowego. Poszkodowany ustawił sobie piłkę. Jałocha jeszcze raz, Cebula. Witold Będkowski. Strzał Będkowskiego, piłka odbita od nóg jednego z obrońców Legii i Zbigniew Kowakiewicz przejmuje ją przed linią końcową. Legia w ataku. Podbrożny. Przed nim Chojnacki i świetny kapitan ŁKS-u. Kaczówka. Do końca nie rezygnują z pewnością Łodzianie. Kaczówka. Podolski biega pole karne. I Szeląg. Kruszankin. Lepszy Ambrożej. Cebula. Wrzucenie do Podolskiego i Robakiewicz. Około 6-7 minut do zakończenia tego spotkania. Od 75 minuty Legia Warszawa prowadzi w finale Pucharu Polski z ŁKS-em Łódź 1-0 po bramce Wojciecha Kowalczyka. Podbrożny. Znakomita sytuacja, Podbrożny w środku, Leszek Pisz. Wspaniała interwencja Andrzeja Woźniaka. Świetna interwencja. Mądrze, dobrze strzelał Podbrożny, ale wyczuł jego intencję Andrzej. I już w ataku ŁKS. Tomasz Cebula. Rozegranie piłki z Soszyńskim. Ale Michalski interweniuje skutecznie. Jeszcze Kowalczyk. Pisz do Kowalczyka. Świetny Marek Chojnacki po raz kolejny w tym spotkaniu. Filar obrony drużyny łódzkiego ŁKS-u. Mimo 35 lat ciągle w znakomitej dyspozycji. Podolski. Cebula. Tym razem lepszy Józef. Minut. Nieubłaganie ubywa teraz czas dla piłkarzy ŁKS-u. Czy stać ich będzie jeszcze w tych ostatnich minutach na przeprowadzenie jakiejś akcji, która przyniosłaby im ewentualnie bramkę i doprowadziła do dogrywki w tym meczu? Rzut wolny dla Legii. Be-
Będzie druga zmiana w zespole Łódzkiego Klubu Sportowego. Opuści boisko Janusz Kaczówka, rekonwalescent, a w jego miejsce z numerem 17 wejdzie na boisko Jarosław Dziedzic. Ale oto akcja Legii jeszcze i Ratajczyk celnie. Jeszcze nie w pełni sił. Niestety Janusz Kaczówka opuszcza boisko. Na te ostatnie minuty wprowadzony zostaje do gry Jarosław Dziedzic. 24-latek pozyskany przez ŁKS z Boruty Zgierz. Marek Chojnacki. Właśnie teraz Dziedzic przy piłce, wprowadzony przed chwilą na boisko, ale przejmuje ją Leszek Pisz. Podbrożny. Naprawia swój błąd Jarosław Dziedzic. Bętkowski. Krysiak. Ponownie Dziedzic. I Legia. Podanie pisze do Kowalczyka. Kowalczyk w środku, nadbiega podbrożny. Świetny, wzorowy kontratak. ŁKS musiał otworzyć grę. Osamotniony obrońca nie był w stanie się przeciwdziałać tej dwójkowej, bardzo ładnej akcji. Świetne podanie Pisza i Kowalczyk bardzo dokładnie, precyzyjnie zaadresował piłkę do podwrożnego, który dopełnił formalność. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Osamotniony pod bramką, potem kontratakuje Jerzy Podbrożny i w 87 minucie meczu chyba sprawa zdobycia Pucharu Polski w tym sezonie zostaje przesądzona. Mówię chyba, jeszcze tylko 3 minuty do końca meczu. Legia prowadzi z ŁKS-em na Łazienkowskiej w Warszawie 2-0. ŁKS. Podolski, Dziedzic. Lenart. Ponownie Podolski. Jeszcze akcja ŁKS-u. Lenart w pojedynku z Wędzyńskim. Krysiak. Jałocha do kapitana wojskowych Pisza. Kruszanki zostawia piłkę Robakiewiczowi. Teraz Cieszyński próbował zaatakować bramkę Legii, ale Robakiewicz spokojnie, dalekie wybicie piłki. Jeszcze raz wykop Kruszankina. Podbrożny ekspeduje piłkę w trybunę. Się na to, że po raz 10 w historii klubu jednak drużyna Legii triumfować będzie w rozgrywce o piłkarski Puchar Polski. Ale jeszcze trwa to spotkanie, jeszcze akcja ŁKS-u. I znowu kontratak legionistów. Kowalczyk. Już jest na polu karnym. Doleszka Pisza. Prawie kopia poprzedniej akcji, z której padła druga bramka. ŁKS bardzo dzielnie stara się jednak jeszcze nawiązać kontakt. No ale niestety taka jest, te luki w grze obronnej. Taka jest cena tego ataku ŁKS-u. Możliwość stworzenia sytuacji do przeprowadzenia szybkich kontakt przez drużynę Legii. Tak, nie ulega wątpliwości, że Legia miała zdecydowanie większą siłę w ataku. O ile można by znak równości postawić w zakresie gry obronnej, to siła ofensywna Legii była zdecydowanie większa i każda, powiedzmy sobie, akcja miała ten zalążek bramki. Bętkowski. Leży przed polem karnym Krzysztof Ratajczyk. Robakiewicz wyrzucił piłkę poza boisko, aby umożliwić wejście na płytę
lekarzy Legii Warszawa. Po raz drugi w odstępie trzech dni ogromny entuzjazm kibiców, euforia na trybunach stadionu Legii. Przypominam, trzy dni temu po zremisowanym spotkaniu z Górnikiem Zabrze 1-1 Legia zdobyła tytuł mistrza Polski. A teraz na kilkadziesiąt sekund przed zakończeniem meczu finałowego o piłkarski Puchar Polski Legia prowadzi 2-0 z UKS-em i jest już bardzo bliska sięgnięcia po to trofeum. Przypominam, po raz 10 w historii klubu. Odegranie piłki przez Łodzian i rozpocznie Robakiewicz. Wyrzut ręką do Pisza. Sędzia z pewnością nieznacznie przedłużył to spotkanie. Już jest w tej chwili 47 minuta drugiej części gry. Jeszcze podbrożny, jeszcze przejęcie piłki przez UKS. Bętkowski. Ale włączył się do akcji Michalski. I on z kolei do podbrożnego. Podbrożny, przed nim Marek Chojnacki. Utrzymuje się przy piłce podbrożny. Do Kowalczyka, Kowalczyk wpada w pole karne. Przed nim Pawlak. I wybijają piłkę Łodzianie. Bętkowski do Soszyńskiego. Pawlak. I nieprawidłowo zatrzymywany przez Radosława Michalskiego. Nie ma kto podać piłki Łodzianom. Pobiegł po nią Soszyński. Czteroosobowy mur legionistów. Dariusz Podolski. Silny strzał Podolskiego, ale piłka tuż nad poprzeczką bramki Legii. I koniec. W tym momencie Krzysztof Perek, prowadzący to spotkanie, odgwizdał koniec 40. finału piłkarskiego Pucharu Polski. Przypominam, po raz 10. w historii klubu Legia Warszawa zdobywa to trofeum. Zarazem trzeci dublet tej drużyny, ponieważ w 55., 56. roku i w roku bieżącym Legia zdobywa oprócz Pucharu Polski także Mistrzostwo Kraju. Radość sympatyków drużyny Legii, którzy wylegli na płytę boiska, aby podziękować swoim pupilom. Sceneria identyczna jak w środę. Olbrzymie brawa dla trenera Pawła Janasa, dla trenera Lucjana Brychczego, dla kierownictwa klubu za zbudowanie bardzo silnej drużyny. I podsumowując poniekąd zakończenie, bo ten mecz zakończył sezon w Polsce, rzeczywiście w tym roku cztery najlepsze drużyny, do jakich należał Legia, GKS Katowice, Górnik Zabrze i UKS, rozstrzygnęły między sobą walkę o prymat, kto jest najlepszą drużyną w Polsce, i sądzę, że jest to pierwszy zalążek powstania kilku przynajmniej bardzo silnych piłkarskich zespołów, które mogłyby grać w pucharach europejskich. Brawa również dla trenera Polaka, dla trenera Pyrdowa, kierownictwa UKS-u, za sam fakt dojścia przy tych kłopotach, które klub posiadał, do finału Pucharu Polski. I zasłużona nagroda mimo dzielnej postawy, mimo porażki, UKS będzie reprezentował Polskę w pucharze zdobywców pucharu. Życzymy wszystkim naszym czterem drużynom, które reprezentowały będą Polskę w europejskich pucharach. Przypomnimy Legii w Pucharze Europy, GKS-owi Katowice i Górnikowi Zabrze w Pucharze UEFA oraz łódzkiemu klubowi sportowemu, który reprezentował będzie nasze piłkarstwo pucharze zdobywców pucharu. Sukcesów w tych rozgrywkach. No i powoli będziemy się z Państwem żegnali. Za chwilę jeszcze, za chwilę przedstawiciel prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Eligiusz Włodarczak uhonoruje drużynę Legii wręczeniem jej Pucharu Polski. Zawodnicy drużyny Legii otrzymają ponadto pamiątkowe medale z rąk wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Mariana Dziurowicza. A na płycie boiska widzą Państwo rozentuzjazmowanych kibiców Legii Warszawa.
No trzeba powiedzieć tutaj, że chyba reakcja prawidłowa. Gra się dla ludzi. Widowisko sportowe, na którą przychodzi tysiące. Tysiące się cieszą, tysiące się martwią. I trudno się w tej chwili dziwić, że po tylu i wielu latach oczekiwaniach w tej chwili ludzie są zadowoleni. Jakaś awantura przy sektorze zajmowanym przez kibiców łódzkich. Grupa kibiców Legii zaatakowała tam przyjezdnych kibiców ŁKS-u, ale już interwencja służb porządkowych, które przywracają porządek na płycie boiska. To był bez wątpienia sezon Legii Warszawa. I Mistrzostwo Polski, i Puchar Polski. Naprawdę bardzo dobra gra drużyny Legii. Przypominam, prowadzonej do półmetka przez Janusza Wójcika w drugiej części sezonu przez Pawła Janasa. Legioniści imponowali skutecznością, bardzo dobrą grą w obronie, widowiskowych, wiele spotkań rozegranych przez Legię. No i jak mówię, ukoronowanie tego wszystkiego jest zdobycie dzisiaj piłkarskiego Pucharu Polski. Trwa owacja kibiców Legii dla swojej drużyny. Coraz więcej kibiców Legii na płycie boiska przy Łazienkowskiej. A tutaj powtórka. To jeszcze raz piękne uderzenie głową Wojtka Kowalczyka. I tak rozpoczął się dramat zespołu ŁKS. To właśnie Wojciech Kowalczyk w otoczeniu kolegów. Paweł Janas wzruszony. Ogromny sukces trenerski tego młodego szkoleniowca. No jest to olbrzymie osiągnięcie Pawła Janasa. Trener w tym momencie osiągnął wszystko na warunkach krajowych. Zdobycie mistrzostwa, zdobycie Pucharu Polski. Początek kariery i bardzo wysokie jednocześnie wymagania, jakie te wyniki przed nim będą stanowiły. Jeszcze raz widzimy kibiców Legii, entuzjastycznie świętujących swój sukces swojej drużyny. My powoli żegnamy się już z Państwem ze stadionu Legii. Żegnają Państwa Edward Durda, Andrzej Strejlał. Thank you.